17 maja wspominamy świętą Julię Salzano, zakonnicę. Julia urodziła się 13 października 1846 roku pod Neapolem we Włoszech. Jej ojciec był kapitanem ułanów na dworze Ferdynanda II, króla Neapolu. Była czwartym z siedmiorga dzieci. Gdy miała 4 lata, zmarł jej ojciec. Matka, ponieważ nie mogła zaopiekować się wszystkimi dziećmi, oddała ją do sierocińca prowadzonego przez siostry miłosierdzia, czyli siostry Szarytki. Julia przebywała tam 11 lat. Tam też przyjęła pierwszą komunię świętą i sakrament bierzmowania. Naukę kontynuowała w mieście Kassori, gdzie osiadła jej rodzina. Uzyskała tam dyplom nauczycielki. Następnie podjęła pracę katechetki w miejscowej szkole. Szybko objawił się jej wielki talent pedagogiczny. Była gorliwą katechetką. Katechizowała nie tylko dzieci w szkole, ale młodzież, która już nie chodziła do szkoły, a także młode matki, robotników i żołnierzy, którzy tam stacjonowali. Nie przeszkadzało jej to, że nie miała odpowiednich warunków do pracy. Katechizowała nawet na schodach swojego domu. Wielu ludzi garnęło się do niej po radę i dobre słowo. Julia zorganizowała pracownię, w której przygotowywano drobne przedmioty potrzebne do sprawowania liturgii dla ubogich kościołów. Bardzo kochała Matkę Bożą, była też wielką czcicielką Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czciła Go szczególnie w pierwsze piątki miesiąca, wiele się modliła i często się spowiadała. Julia kierowała się w życiu zasadą dla większej chwały serca Jezusowego. Takiej pobożności uczyła w czasie katechezy, a później siostry ze zgromadzenia, które założyła. Pragnęła być zakonnicą całkowicie oddaną Panu Jezusowi. 21 listopada 1905 roku założyła zgromadzenie sióstr katechetek od Najświętszego Serca Jezusa. Pierwszymi siostrami w zgromadzeniu były młode kobiety, które kiedyś katechizowała. Pracowała, dopóki pozwalały jej na to siły. Julia Salzano zmarła 17 maja 1929 roku w Kassori w wieku 83 lat. 27 kwietnia 2003 roku w czasie beatyfikacji święty Jan Paweł II powiedział o niej. A co powiedzieć o błogosławionej Julii Salzano? Wyprzedzając swoje czasy, była apostołką nowej ewangelizacji, w której łączyła działalność apostolską z modlitwą ofiarowywaną bez ustanku, w szczególności za nawrócenie osób obojętnych. Ta nowa błogosławiona zachęca nas do trwania w wierze, abyśmy nigdy nie tracili ufności w Boga, który wszystko sprawia. Niech wierni powołani do bycia apostołami współczesnych czasów biorą przykład także z błogosławionej Julii Salzano, by rozbudzać w bardzo wielu ludziach wielką miłość Chrystusa. Papież Benedykt XVI w czasie kanonizacji w homilii zwrócił uwagę na jej gorliwość w katechizowaniu. W drugiej połowie XX wieku w Kampanii na południu Włoch Pan powołał młodą nauczycielkę szkoły podstawowej Julię Salzano i uczynił ją apostołką wychowania chrześcijańskiego, założycielką zgromadzenia sióstr katechetek od Najświętszego Serca Jezusa. Matka Julia dobrze rozumiała znaczenie katechezy w kościele i łącząc przygotowanie pedagogiczne z duchowym zapałem, poświęciła się jej wielkodusznie i w sposób inteligentny, wnosząc wkład w kształcenie osób w różnym wieku i różnego pochodzenia społecznego. Powtarzała swoim współsiostrom, że pragnie katechizować aż do ostatniej godziny swojego życia, dowodząc całą swoją postawą, że skoro Bóg stworzył nas, abyśmy Go poznawali, kochali i Jemu służyli w tym życiu, niczego nie należy przedkładać nad to zadanie. Niech przykład i wstawiennictwo świętej Julii Salzano wspierają Kościół w pełnieniu jego nieustającej misji głoszenia Chrystusa i formowania autentycznych sumień chrześcijańskich. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę świętą Julię, abyśmy wierni Ci służąc za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Elżbieto, módl się za nas.
Wszyscy święci, święte Boże,